Tak prezentuje się dużo lepiej. A teraz uwaga, co to jest za auto? Od razu po kolei lecę ze wszystkimi danymi, które o nim mam. SLK 1.8 benzyna, chociaż oznaczony jest 200, ale SLK 1.8 to jest silnik, który ma 185 koni mechanicznych i automatyczną skrzynię biegów ma ten samochód. Taka jednostka, która pozwala już płynnie, fajnie przemieszczać się tym samochodem, natomiast oczywiście nie jest to jakaś najbardziej wyżułowana, najbardziej ostra wersja, ale bardzo fajnie jeżdżąca, ze świetnym stanem zachowania. Zobaczcie, to jest 2014 rok produkcji, czyli samochód ma już 9 lat, a ma tylko 78 tysięcy kilometrów przebiegu, autentycznego przebiegu, co jest bardzo istotne. I wnętrze w przepięknym stanie. Naprawdę, skóry są w bardzo dobrej kondycji, można by je jeszcze trochę sobie podszykować, żeby było lepsze, ale to jest 78 tysięcy przebiegu, to jest jednak 9-letni samochód, więc naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. I co ważne, zaprezentowałem od razu na starcie, dach się rozkłada, składa, czyli jest tak, jak być powinno w takim samochodzie, bo to jest najbardziej newralgiczna rzecz. Za chwilę sobie obejrzymy ten samochód od dołu, ale na początek od razu zajrzyjmy pod maskę. Mnie to takie auta, powiem szczerze, radują. Nieduże, zwinne, szybkie, przyjemne do jeżdżenia. I właśnie, zobaczcie, to wnętrze wygląda jak w nowym samochodzie, mimo że ma 9 lat. Tutaj nic nie jest uszkodzone, nic nie jest zniszczone. Wszystko jest w stanie perfekcyjnym. I to bardzo dobrze świadczy o użytkowniku tego auta, ale też bardzo świadczy o samym samochodzie, że jest po prostu jednostką bardzo, bardzo zadbaną. Nie myta, nie czyszczona, nie sprzątana. Tak właśnie się prezentuje taka blota pod maską. Obejrzyjcie sobie dokładnie wszystko. Potężna jest ta maska, skrywa mały silnik, ale naprawdę robi piękne wrażenie, tak rozciąga na ten samochód z przodu i to jest bardzo ważne z uwagi na tak daleko wysuniętą maskę. Ważne jest, że są czujniki parkowania, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie tego pojazdu. Wygląda perfekcyjnie. Nie ma ani jednej skazy, ani jednej rysy. Chodźmy teraz do środka, obejrzeć sobie deskę rozdzielczą. Tu wyposażeniowo no jest wszystko, co ma być. Dobre audio. Najważniejsze jest to, że działa ten cały rozkładany i składany dach. No i pozycja za kierownicą. Fantastyczna. Fotel. Sami ocencie sobie. Chodźcie. Wnętrze jest naprawdę mercedesowskie, czyli poprawne. Bardzo ładnie zaprojektowana kierownica. Reszta stonowana, prosta, bez jakiejś wielkiej finezji, ale o to też chodzi. Samochody nie muszą być przekombinowane. Oczywiście zegary fajnie są skierowane w stronę kierowcy, żeby mógł dokładnie widzieć, co tam się dzieje, jakie są obroty, jaka jest prędkość. Audio, klima, oczywiście sprawna, działająca. No wszystko tutaj w tym samochodzie działa. Jest 100% sprawnym samochodem. Jak ktoś lubi styl Mercedesa, to naprawdę może się w nim zakochać, patrząc, jak on wygląda w środku. Przypominam, 78 tysięcy przebiegu ma to auto, 2014 rok i wygląda bardzo dobrze. Kwestia bagażnika, bo wiele osób nurtuje, jak w takim samochodzie wygląda bagażnik, kiedy dach jest właśnie w bagażniku. Więc no nie ma co się czarować. Tutaj nie ma wiele miejsca. Walizki, jak chcielibyśmy włożyć, to musiałyby być jakieś bardzo cieniutkie, wąskie, żeby dało się je wsunąć, wykorzystując przestrzeń bagażnika. No ale coś za coś, skoro mamy mieć bardzo krótkie, naprawdę bardzo zwarte auto z bardzo zwartym nadwoziem, to gdzieś ten cały dach musi się schować, bo to jest sztywny dach. To nie jest materiał, który zajmuje mniej miejsca. To jest sztywny dach ze szkłem, więc musi się gdzieś upchnąć i dlatego bagażnik jest malutki. Taka to konsekwencja. Ale co to za różnica? Jak jedziesz gdzieś w trasę, to możesz sobie nawet kurierem te bagaże wysłać. Przecież to nie jest największy problem. Jestem wam winien ogląd samochodu od dołu, więc auto jedzie sobie do góry i zobaczymy sobie, jak wygląda w zawieszeniu. Czego można oczekiwać od Mercedesa, który ma niecałe 80 tysięcy przebiegu? No na przykład tego, że nie będzie tutaj żadnych wycieków,
na przykład tego, że wszystko będzie sprawne, bo tak, jeździ bardzo dobrze, naprawdę, przyspiesza, hamuje, skrzynia biegów, wszystko pracuje bez zarzutu. I to tak de facto wymaga jedynie potwierdzenia, że wszystko jest w porządku. Widać nowe wahacze dopiero co wymieniane, więc to też jest dobry plus tego samochodu. Od dołu silnik. Wszędzie sucho, wszędzie, sucho, wszędzie, sucho, wszędzie. Nic tutaj nie widać. Poduszki silnika nie dało się odczuć podczas jazdy, żeby było coś nie ok. Skrzynia biegów. Bez wycieków oczywiście. Napęd na tył. W końcu to takie prawdziwe, fajne coupé. Więc możemy sobie przejść jeszcze do tylnego dyfra. Niecałe 80 tysięcy przy biegu, czyli właściwie samochód nowy. Można powiedzieć, że naprawdę nowy, bo nie ma się kompletnie do czego tutaj przyczepić. Auto, nic nie widać, żeby coś było uszkodzone, nic nie widać, żeby coś było zniszczone. Więc jest dobrze. No tak sobie wygląda ten SLK. Możecie go sobie oczywiście też obejrzeć później na zdjęciach, bo dużo zdjęć będzie w ogłoszeniu. I tyle. Fajne auto, jeżeli ktoś szuka samochodu naprawdę takiego, nie chcę powiedzieć kultowego, ale takiego dającego przyjemność z jazdy i do tego bardzo dobrze wyglądającego, to to jest na pewno fajna, fajna oferta. Podsumowując, SLK z niedużym przebiegiem poniżej 80 tysięcy z 2014 roku. Auto będzie oczywiście u mnie ogłoszone, oczywiście samochód będzie przygotowany do wydania. Jeżeli ktoś będzie chciał, możemy ponegocjować trochę cenę, ale dostanie samochód z pełnym zbiornikiem, z wyserwisowaniem wszystkich elementów, które tego wyserwisowania wymagają. To jest kwestia tylko właśnie do dogadania się, bo mam nadzieję, że to jest raczej bardzo szybko sprzedawalny produkt. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie samochody mam w swojej ofercie, jakie auto mogą podpasować Wasze upodobania, to subskrybujcie mój kanał Motosynteza na YouTube, a tam będę po prostu sukcesywnie wrzucał filmy z nowymi samochodami. I oczywiście te, które sprzedam, niestety spadną z wizji. Pozdrawiam Was bardzo pięknie. Czuj duch!